.NET, .NET Framework, a może .NET Core. Od czego zacząć, co wybrać? Historycznie pierwszy był .NET Framework i to od niego tak naprawdę się to wszystko zaczęło, ale jest on ograniczony jedynie do platformy Windows. Potem nastąpił wielki przełom i wyjście .NET Core'a, który już jest open source'owy i działa nie tylko pod Windowsem, ale również między innymi pod Linuxem i Maciem. No i obecnie mamy platformę po prostu .NET, która jest w tym momencie w wersji 7 i poza rozwiązaniami z .NET Core'a wcieliła również typowe starsze rozwiązania desktopowe, takie jak WinForms. I jeżeli zaczynasz przygodę z .NET-em, to prawdopodobnie .NET, w tym momencie .NET 7, to jest coś, co Cię interesuje i co zdecydowanie polecam do nauki.